Dziś zadamy sobie fundamentalne, niemal filozoficzne pytanie. Kto zasługuje na tytuł polskiego Mr. Beasta? Kandydatów w kraju mamy zacnych, ale od początku. No bo może nie każdy wie, kto to jest Mr. Beast. No to najwyższa pora nadrobić zaległości. To największy dziś na świecie internetowy filantrop, czyli taki gość, który rozdaje ludziom siano. Ten 24-latek ze Stanów Zjednoczonych ma na swoim głównym kanale na YouTubie ponad 100 milionów subskrypcji i więcej niż 18 miliardów wyświetleń. A że kanałów ma kilka, to trzeba doliczyć do tego jeszcze parędziesiąt baniek osób. Facet daje ludziom różne wyzwania i płaci im za zrealizowanie ich przed kamerą, albo po prostu daje pieniądze przypadkowym osobom. Stworzył nawet własny Squid Game. W sumie rozdał już miliony dolarów. W Polsce też mamy kilku youtuberów, którzy w podobny sposób rozwijają swoją popularność i bogactwo narodu. Friz, Rezigiusz, Czajnik, czy któryś z nich jednak zasługuje na zaszczytne miano polskiego Mr. Beasta? Kandydat numer jeden to Friz. Król, maszyna, nie do zatrzymania. Tak mówi o nim inny kandydat, Czajnik. Karol Wiśniewski to 26-letni dziś twórca ekipy. 5 milionów subskrypcji, ponad 2 miliardy wyświetleń na YouTubie. Drugi najpopularniejszy influencer w Polsce 2021 roku według Forbesa. Not bad. W jednym ze swoich odcinków rozdał ludziom przed marketem prawie 30 tysięcy złotych za samo kupowanie zeszytów ekipy. W innym przekazał 50 tysięcy złotych powodzianom. W jeszcze innym, świątecznym, zrobił prezenty swoim współpracownikom. Była nimi gotówka. W sumie prawie 100 tysięcy złotych. Niezłą pomysłowością, jeśli chodzi o rozdawnictwo, ale i zarabianie kasy, wykazał się także Rezigiusz. Ten youtuber zorganizował największy w Polsce Squid Game na 100 osób. Zwycięzca zgarnął 10 tysięcy złotych. Czyli tyle, ile Friz rozdaje swoim kolegom za darmo. No ale na konto Remigiusza Wierzgonia dorzućmy jeszcze to, że w 2014 roku w dobę zebrał ponad 100 tysięcy złotych dla szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, a pół roku później w ten sam sposób prawie 340 tysięcy dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Szacuneczek, choć to już trochę inna bajka. No i na koniec najświeższe odkrycie polskiego internetu. Czajnik, czyli Sebastian Czajewski, w ogóle nie kryje się z tym, że wzoruje się na Mr. Beastie. Zupełnie przypadkiem przypadł mu także tytuł nowego Friza. W miesiąc potrafi wykręcić na swoich filmikach dwa razy tyle wyświetleń, co on. Jego filmiki to głównie dziwne wyzwania i zadania związane właśnie z rozdawaniem kasy przypadkowym ludziom. Albo nie do końca przypadkowym, bo takich trudno spotkać na bezludnej wyspie. Osoba, którą znajdę jako ostatnią, wygrywa 120 tysięcy złotych! 20 tysięcy! A to na pewno nie będę ja! To jest samochód, to jest wycieczka. No to kto wygrywa? Chyba zostawię to w waszej ocenie. Ja skłaniam się ku Czajnikowi, którego kanał wprost wrze popularnością. A może chcecie kolejny odcinek właśnie o nim?